Też niech będę trochę bliska. Właśnie się zastanawiam, jaki kadr tutaj będzie. No ale okej. Dobra, to na razie można rzucić tu. Łyk herbaty i musimy zaczynać. No. Cześć, witamy na kanale Kaloszki na pierdol. I dziś, jak widzicie, szykuje się odcinek stacjonarny. Dawno, dawno takiego nie było. Przez serię letnich vlogów nie było w ogóle takich stacjonarnych, bardziej filmików. Momencik. Ruśka, nie możesz się zdecydować, gdzie ci piętro. Ty chcesz wejść? To chodź, ale nie tu paznokciami. Połóż się ładnie w koszyczku i leż. Siad. Dobra. Dzisiaj tematyką naszego filmu będzie tak jakby, no może spóźniony back to school trochę. Trochę porozmawiamy o szkole, bo w naszym otoczeniu tutaj dużo się zmieniło. No po pierwsze Julia zmieniła szkołę. Po drugie pojawiały się pytania dotyczące poprzedniej Julki szkoły, więc troszeczkę o tym opowiemy. Podsumujemy nasze wybory, dlaczego zdecydowaliśmy się na tutaj szkołę publiczną. No i co nieco na rozpoczęcie roku szkolnego opowiemy, jak to wygląda właśnie tutaj w Norwegii, zwłaszcza w wieku Julki, czyli ungdomsskule. Krótka historia, jak to się stało, że Julia wylądowała w szkole prywatnej. O tym już chyba wspominałam na Q&A-u. Krótko wspomnę, że szkoła została wybrana tak naprawdę przez nas, rodziców. Przed przeprowadzką się tutaj do Norwegii odwiedziłam raz mojego męża i byłam w obydwu szkołach. W szkole prywatnej miałam wrażenie, że tam dostanie dużo lepszą opiekę, czułam się tam bardziej bezpiecznie, a poza tym zobaczyłam też metody nauczania właśnie w szkole prywatnej. Julia chodziła do szkoły Marii Montessori, więc to była zupełnie inna metoda nauczania. Już podczas odwiedzin zauważyłam, że tam dzieci uczą się głównie na dywanach, mają prezentacje 15-minutowe w bardzo małych grupach, że są zmieszane grupy, jeżeli chodzi o wiek. Tak. Mieliście tam zmieszane klasy, prawda? To była klasa od pierwszej do siódmej. Była też fajna stołówka, tak, nie? I tam były też i lunche wspólne razem ze wszystkimi klasami. I ogólnie powiedziałabym, że ta szkoła stanowiła trochę taką dużą rodzinę. Była bardziej taka socjalna i wydawało mi się, że łatwiej się Julia tam zaklimatyzuje jak w szkole publicznej, gdzie nawet w szkole publicznej ja zostałam potraktowana tak bardzo powierzchownie. A to idź, rozejrzyj się tu po klasach, dyrektora akurat nie było w tym dniu, za bardzo informacji nauczyciela ani asystenci mi nie przekazali o tej szkole, zobaczyłam tylko jak dzieci siedzą w klasie i to wszystko, a w szkole prywatnej, no od razu ja zostałam tak jakby zaopiekowana, spędziłam tam może godzinę, rozmawiałam z rektorem, zobaczyłam wszystkie sale, pokazano mi materiały, opowiedziano mi o metodach nauczania, jak wygląda taki dzień w tej szkole, więc chyba ze względu na to, że czułam się tam bezpiecznie i przywitała mnie taka ciepłota ludzi, taka serdeczność. Jeżeli chodzi o szkołę teraz Julki, Julka zmieniła szkołę na ungdomsskule, czyli taki jakby odpowiednik polskiego gimnazjum, którego już obecnie nie ma. I jest to szkoła publiczna, bo tylko taką mamy tutaj na wyspie i tak naprawdę to był chyba główny cel, dlaczego tam jesteś. Przez chwilę jeszcze zastanawiałyśmy się nad szkołą w Molde, w Free Schoole, i była to szkoła prywatna. Na nie były tylko i wyłącznie tak naprawdę dojazdy i chyba to, że pandemia pokrzyżowała nam szyki, bo tak naprawdę teraz jest dużo więcej takich zaostrzonych reguł, jeżeli chodzi o odwiedziny. To jak pandemia zaczęła się w marcu, tak od marca praktycznie do końca roku nie można było tej szkoły zobaczyć. Nie można było jechać tam na odwiedziny, szkoła nie miała też dni otwartych. Więc no nic o tej szkole nie wiemy, oprócz tego, że ma świetne opinie wśród innych uczniów, którzy tak naprawdę już wyszli z tej szkoły, wśród znajomych. Ale jednak Julia poszła na początku roku tutaj do tej szkoły, ale też wie, że ma alternatywę. Tak.
i że tą szkołę może zmienić, jeżeli coś będzie nie tak. Nie chodzi nam tutaj o naukę, bo o to się nie boję. Ja też nie jestem matką, która wywiera tak jakby presję na... Wywieram presję na ciebie, że masz się uczyć. Przypilnować, żeby lekcje były odrobione, ale ja też nie mam jakichś takich wygórowanych ambicji, że ona ma być doskonała we wszystkim, czy że najlepsza. Że same piątki i szóstki na przykład. No nie, to nie. Nie? To nie. Raczej taki nie, high life nie. I to nie działa. Nie, to nie działa. To nie działa, ja też nie byłam idealna, a co najlepsze pamiętam ze swojej szkoły, że w podstawówce szło mi świetnie, ja byłam dzieckiem licealnym, nie miałam gimnazjum. W liceum było bardzo słabo lub słabo, no na trójkach, gdzieniegdzie czwórkach i z matmy miałam dwóje, co roku poprawianą, więc tragedia, liceum było bardzo kiepskie, a na studiach co roku miałam stypendium, bo po prostu trafiłam na swój kierunek i naprawdę szło mi na studiach świetnie. Gdybym powiedziała, że na przykład w liceum powinnam być wybitna, skoro miałam stypendium naukowe co roku na studiach, więc dla mnie to raczej nie gra roli, jeżeli chodzi o szkołę. Ale mamy jedną zasadę, żeby nie robić sobie zaległości, bo później ciężko będzie, na przykład z matematyki, nie? Co jest do wyjaśnienia, musi wyjaśnić w szkole lub dojść do tego sama w domu, bo ja jestem naprawdę bardzo słaba z matmy, nie tylko ja, żeby później iść dalej i nie mieć zaległości do tyłu, bo tak naprawdę z reszty przedmiotów póki co to chyba można się doczytać w tekście. Reszta jest bardziej tekstowa, więc tylko ta matematyka, fizyka i chemia, która na pewno przyjdzie z czasem, to są takie przedmioty, na które podstawy musi znać, żeby można było iść dalej i tego pilnujemy. Właściwie Julia jest taką uczennicą, która się sama pilnuje. Ja rzadko kiedy oczywiście wypytuję o zadania domowe, ale chyba rzadko kiedy sprawdzam, nie? No raczej to tak. Raczej. No raczej nie, raczej jest to tak na zaufanie. Widzę, że odrabia te lekcje, widzę, że ma tam napisane, nie ma na razie póki co jakichś skarg, więc czas pokaże. Także na razie jesteśmy w szkole publicznej. Teraz w tym roku też został oddany przy tej szkole nowy budynek, więc Julia jest w części nowej, nowego budynku. Stary remontują. Stary remontują. No i co? Może ty teraz powiedz, czy ci się ta szkoła podoba i może opowiedz, jakie są różnice tak pokrótce między tamtą starą szkołą, co cię zaskoczyło w pierwszym dniu? W pierwszym dniu chyba najbardziej mnie zaskoczyło, że każdy musiał wstać i przywitać nauczyciela. Ja sobie siedziałam i tak nagle wszyscy wstają. Ja nie wiedziałam, co się działo, bo my tego w starej szkole nigdy nie robiliśmy. A jak wyglądał to w starej szkole? W starej szkole stał asystent, witał się z wami, podawał wam cześć i dawaliście meldę mapę, czyli taki jakby dzienniczek kontaktowy z rodzicami, nie? Tak. Także w starej szkole było tak, że to nauczyciel wychodził do ucznia, wszyscy wychodzili do swoich klas, czy tam do swoich grup, no i nauczyciel podawał rękę, czy rękę asystent, albo, nie? Asystent albo nauczyciel, zależało od dnia. No właśnie. Julia też w tej nowej szkole zaczęła szkołę o 9 dni później, przez kwarantannę 10-dniową. Jeżeli chodzi o samą kwarantannę, to Julia miała zajęcia normalnie od początku w domu. Dostała plan zajęć na całe 2 tygodnie do przodu. Wiedziała, jakie lekcje domowe ma zrobić, czego ma się uczyć, jakie czytanki ma przeczytać. Ja dostałam zapytanie, czy Julia ma komputer w domu, czy szkoła udostępni, bo nie było z tym problemu. Szkoła udostępnia komputery dla dzieci, jeżeli są na kwarantannie lub chorują dłużej. No i Julka robiła swoje zadania przez te 9 dni w domu, więc miała tak naprawdę podwójnie pod górkę, ze względu na to, że no nie szła tak równo z rówieśnikami do nowej szkoły, do nowych nauczycieli, tylko takie zderzenie, bum, przyszła 9 dni później po kwarantannie. No i powiedz mi jeszcze, to może jeszcze opowiedz, jakie są różnice w prowadzeniu zajęć, ile trwa lekcja między starą szkołą a nową szkołą? Tak, w tej szkole mamy tak, że pierwsza lekcja trwa godzinę i potem reszta lekcji trwa 45 minut i mamy przerwy 10-minutowe i jedną mamy przerwy na lunch 35 minut. Czyli takie nawet spoko. Tak. Lunche jecie w klasach.
klasach, tak. W ławkach normalnie. Tak. Mm. Dodatkowe, wiadomo, reguły są, jeżeli chodzi o dezynfekcję, mycie rąk i wycieranie ławek szkolnych. Tak, ale wycieramy tylko przed jedzeniem. Mhm. Przed jedzeniem dezynfekujecie każdy sobie, tak? Tak? Swoją ławkę. Nie ma stołówek. Wcześniej w szkole była jakaś taka stołówka, nawet od czasu do czasu można było kupić jakieś ciepłe jedzenie chyba raz w tygodniu. I będą też robić, bo dostaliśmy ankiety do wypełnienia, co byśmy najbardziej chcieli. Czyli powoli już to wszystko wraca. Tak. Na dzień dzisiejszy jest tak. No i na przerwach, co się dzieje na przerwach? Na przerwach, jak jest zła pogoda, to siedzicie w klasie. Mamy rozdzielone podwórko na dworze, tam gdzie każda klasa ma się trzymać. A możemy teraz siedzieć w środku, jak chcemy. Z innymi klasami ze względu na pandemię nie jesteście zmieszani. Tak. Czyli nie można im chodzić po korytarzach i rozmawiać z klasą na przykład 9 czy 10. To się też to, że matpakę, czyli lunchbox, Julka zabiera z domu sobie sama. Wcześniej, w czasie pandemii, w poprzedniej szkole też zabierałaś sama, czyli już tak naprawdę mieliśmy jakiś wstęp w przygotowywaniu lunchboxów. Teraz za to już wiemy, że to już zostaje na stałe, bo szkoła nie organizuje, tak jak wcześniej, lunchy i owoców w szkole. Można zakupić mleko, sok, jakieś owsiane mleko, smoothie, co się chce i to jest taki miesięczny abonament. Działa to w ten sposób, że płacimy chyba za to z góry i dziecko dostaje w szkole to, co sobie tam wybrało w wybrany dzień. Jeżeli chodzi jeszcze o zajęcia szkolne, to macie sporo nauczycieli? Czy masz jakieś nowe przedmioty może? Nie mamy geografii w szkole, mamy tak jakby przedmioty zmieszane i nie mamy samej biologii. Mamy takie coś jak naturfak, czyli fizyka, biologia i chemia. Biologia i chemia zmieszane razem. No i sam fundsfak, to geografia, historia. Aha, czyli te przedmioty są złączone, tak. A w poprzedniej szkole były rozdzielone od 1 do 7 klasy i hiszpański doszedł tak, w tym roku. Tak, hiszpański i walfak, czyli mogłam sobie wybrać, jakie chcę mieć na dwie ostatnie godziny w piątek. I wybrałam... A co to jest ten walfak? To jest, można sobie wybrać przedmiot, są przedmioty do wybrania, które chcesz zrobić. Na przykład możesz mieć physics activity. Czyli physics, no taki dodatkowy WF. No tak? I tak jakby naturomilio, to jest, że takie jak harcerze, tak jakby, ale harcerstwo. I... International Summer Bite. International Summer Bite. To ty na tym jesteś w kierunku, tak. Nie? To International Summer Bite jest to taka współpraca z innymi szkołami. W tym roku jest z Holandią i... Z jakim jeszcze państwem? Z Holandią i z Francją. Z Holandią i z Francją. No i szkoły między sobą współpracują, mają wspólne projekty. Tak. Rozmawiacie ze sobą. Taki projekt, który się nazywa Erasmus. I tutaj na przykład, no skoro Julia już jest w tym International Fact, to ja jednocześnie wyraziłam zgodę na to, że do nas w odwiedziny może przyjechać ktoś z Francji lub z Holandii. Taka wymiana młodzieżowa i Julka może też jechać właśnie do Francji i do Holandii razem ze szkołą i mieszkać u kogoś normalnie przez tydzień, tak? Przez tak, tydzień? Jakoś tak. Przez tydzień właśnie w domu i poczuć się jak latający Holender lub prawdziwy Francuz. Ale ogólnie tych fagów było więcej. Tak, ale musieli niektóre odłączyć, bo było za mało osób przyłączonych. No ale na przykład Kacper jest w Arbeitswif? To jest to jakby język. Aha, czyli w ramach języka było też możliwość wyboru albo rozszerzonego angielskiego, tak. Albo dodatkowego od początku hiszpańskiego lub Arbeitslivsfach, czyli życie codzienne, tak robią jedzenie albo robią coś, snacker? Stolarkę. Tak, i tak dalej. Będą uczyć się szyć, tak? Tak. Naprawiać różne rzeczy technicznie, też majsterkowania i jedzenia. Także wybór naprawdę, jak na taką normalną szkołę, jest dosyć fajny, podoba mi się. Macie też Kunsthandwerk? Tak. No i tam też robicie prace komputerowe? Tak by jak trochę informatyczne, ale też nie tylko. No i co jeszcze z tych fagów, był tam jeszcze design i teatr, który tak, się nie odbył. Który się nie odbył. Bo było za mało chętnych, więc szeroki wachlarz do wyboru, można było sobie wybrać. I teraz macie pół roku na to, żeby się po części sprawdzić, jeżeli chodzi o języki.
Kolejną rzeczą, która zaskoczyła mnie tutaj w Ungdom Schoole, to jest plan pracy, który dostajecie na 2 tygodnie. Tak. I mamy tutaj normalny plan tygodniowy, jak wygląda. Takie krótkie informacje, na przykład w zeszłym tygodniu mieliśmy zebranie rodziców, więc ja wiedziałam już tutaj z tego planu i Julka wiedziała, że jest zebranie rodziców. Aha, przypomnienia, że potrzebują butów do szkoły, czyli buty są zmieniane w szkole. Który dzień na przykład nauczycielki kontakt lehrer nie będzie, czyli takiego wychowawcy, w który dzień na przykład nie będzie. Mamy tutaj jeszcze informacje, że będą na przykład jakieś sprawdziany lub kartkówki, z jakich przedmiotów to będzie. Także tak naprawdę wszystko tu jest zapowiedziane w pierwszym wstępie. Plan jest naprawdę super, bardzo mi się on podoba. To są dżurni w klasie. Tak. Na wypisani, wy macie informację, kto jest dyżurnym w klasie. No i kolejne strony to są tematy po kolei wszystkich lekcji, czyli wszystkich zajęć. I mamy, co dzieciaki robią w szkole, z których stron, w którym tygodniu, co będą omawiać i też mają zadania domowe. Większość zadań domowych ma być zrobione na czwartek, czyli poniedziałek nie jest dniem od razu takim bombardującym. No trochę jest, bo macie bardzo ścisłe przedmioty w poniedziałek. Ale w poniedziałek nie mam żadnych lekcji domowych. No tak, ale wszystkie takie zadania domowe mają być przygotowane na czwartek i są sprawdzane mniej więcej w czwartek. Jakie zadania domowe macie w inny dzień też? Mamy w środę, we wtorki i w piątki, ale w piątki to zazwyczaj na przykład, że będzie sprawdzian ze słówek z hiszpańskiego albo z angielskiego, to takie na luzie. A czyli tak naprawdę zadania domowe są na każdy dzień. Tak, oprócz na poniedziałki. A w czwartek najwięcej. Tak. No i ja też nie widziałam, żeby Julia siedziała nad zadaniami domowymi długo, nie? Tak z każdego przedmiotu wydaje mi się, że 10-15 minut. Spędzasz czasu. Tak, zależy też jakie zadania są. No chyba, że po prostu bardzo często robisz tak, że robisz więcej w jeden dzień, żeby później już odpocząć, bo tak naprawdę ona już z góry wie na 2 tygodnie do przodu, jakie lekcje będzie miała zadania, więc to jest naprawdę do ogarnięcia. Przez to też można połączyć dodatkowe aktywności dziecka, które odbywają się poza szkołą, poza czasem szkolnym. Tu jest rozpisane w ław, co będziemy mieć i czego możemy się spodziewać. I na przykład jakie ciuchy musimy ze sobą zabrać. A, no to też super. Czyli jak widać, plan dla dziecka i dla rodzica jest naprawdę fajowski, nie? Tu są lekcje wszystkie rozpisane, na jaki dzień mamy. Jakie lekcje? Aha, to ty wpisujesz, co ty zrobiłaś. No, czyli w sensie to jest twój plan. Tak. Czyli mamy jeszcze taką pustą tabelę, u Julki już jest ona zapełniona, bo to już jest drugi tydzień, nie? Tak. I Julka sobie tutaj wpisuje, które lekcje zrobiła na jaki dzień. Także trochę taki organizer z tego planu, powiedziałabym, i uważam, że taki plan jest naprawdę super, funkcjonuje przez 2 tygodnie. Przed pójściem do szkoły nie wiedzieliśmy kompletnie nic, bynajmniej ja nie wiedziałam, czy będą potrzebne książki, czy zeszyty. Wiedziałam, że oczywiście będę musiała Jurce zakupić plecak, będę musiała albo nie, to była taka trochę zachcianka, ale tak naprawdę nie wiedziałyśmy, czy będziemy musiały coś jeszcze kupić. Tak. Także wiedzieliśmy tylko gdzieś tam ze słuchu, że tak naprawdę szkoła tutaj w Norwegii zapewnia bardzo dużo, więc też nie kupowałyśmy na siłę jakichś zeszytów, długopisy, ołówki i tak dalej. Też wszystko było wstrzymane ze względu na to, że w poprzedniej szkole wszystko zapełniała szkoła i poprzednia szkoła naprawdę kładła nacisk na to, żeby wszyscy używali tych samych rzeczy, czyli były wspólne kredki, wspólne długopisy, wspólne ołówki, wspólne zeszyty, to znaczy takie same, jednakowe i które kupowała szkoła. Ja pamiętam, że nawet były jakieś takie pojedyncze dni, gdzie zabierałaś ze sobą jakieś rzeczy swoje szkolne, tak, ale nie można było tego używać. Więc szkoła zrobiła pewną próbę, ale zobaczyła, że dzieci między sobą miały zbyt różnorodne, kolorowe zakreślacze, długopisy z ozdobami i uznała, że nie jest to sprawiedliwe jednakowo, więc nie można było używać swoich rzeczy. Każdy musiał mieć taki sam długopis, taki sam ołówek i taki sam zeszyt. Różniły się tylko plecaki, odzieżą, no wiadomo. Jeżeli chodzi o tą szkołę, to jakie teraz panują reguły?
Tutaj trzeba mieć swój własny piórnik, bo szkoła nie ma chyba tyle kredek i tak rzeczy, żeby rozdawać każdemu. Mhm. Czyli używacie swoich przyborów szkolnych. Tak. Jeżeli chodzi o zeszyty, to widzę, że używasz szkolnych, bo szkoła tak. raczej woli, żeby były szkolne, ale swój zeszyt też możesz tak. mieć. Raczej są przychylni, żeby używać takich samych. Ale nie ma jakiegoś, nie ma presji, że nie może tego używać. Mhm. No i tak jak my kupowałyśmy rzeczy, no to tak naprawdę my nie kupowałyśmy za dużo, prawda? No nie. Więc taki tak szybko, pokrótce, co kupiłyśmy, to był plecak. Jego widzieliście już w poprzednim vlogu. Zakupiłyśmy również drinkę, flaskę, ona kosztowała 200 koron w kitchen i naprawdę trzyma mocno ciepło. Tak. Muszę Julce wlewać herbatę, która jest... letnia, nie mocno gorąca, czyli taka ciepła, ale nie gorąca, bo Julka nie jest w stanie pić herbaty w szkole, jeżeli wleje za gorąco. Oraz lunchboxa. Kupiliśmy lunchboxa też w tym samym... Nie, kupiliśmy go w ORCO. I on ma tutaj takie przewrótki, ma też dodatkowo takie małe pudełeczko. Ten lunchbox ogólnie wystarcza na jakieś wrapsy i tak dalej i jest dosyć fajny. Ja zapłaciłam za niego coś koło 200 koron, można go myć w zmywarce. Julka ma akurat granatowy. Jeżeli chodzi o butelkę, to się sprawdza, ale jednak jest za duża, bo nie wypijasz całej herbaty, więc spróbujemy zakupić rozmiar mniejszy. Jeżeli chodzi jeszcze o takie typowo rzeczy szkolne, no to postanowiłam Julce zakupić dwa słowniki do domu hiszpańskiego i to była tylko moja inicjatywa, bo tak naprawdę w szkole też są do korzystania w szkole, tak? Czy do wypożyczenia do domu też? Nie, do domu chyba raczej nie. Aha, czyli dobrze mieć w domu jeszcze dwa słowniki posiłkowe i jeden jest słownikiem obrazkowym, jest też taki po polsku i po norwesku i tutaj mamy praktycznie wszystkie rzeczowniki, bardzo szczegółowy. Możecie sobie nawet tak zerknąć, że po prostu są tu rozdziały tematyczne i rzeczowniki mamy wszystkie przetłumaczone, tu jest akurat po hiszpańsku, słownik kosztował 229 koron, w tej samej cenie jest też polsko-norweski, ja też mam ten słownik polsko-norweski i jest naprawdę fajny, a drugi słownik to jest normalny słownik taki słówkowy, właśnie typowo szkolny, 219 koron i to jest słownik do hiszpańskiego. Używasz ich już? Chyba jeszcze nie. Tak, używam. Tak? Już były potrzebne, więc fajnie mieć w domu. Oczywiście jest jeszcze Google Translator, więc też nie jest jakiś tam, nie jest to po prostu przymusowe, ale wiem, że Julka, no na pewno jej się to przyda. Także kupowaliśmy jeszcze słowniki, no i oczywiście za takim polskim myśleniem, bo ja pamiętam jak ja zawsze wybierałam się do szkoły, to zawsze dostawałam nowy dres, podkoszulki, t-shirty, zawsze były nowe tenisówki, majteczki, skarpeteczki i ja tak samo robię. I pamiętam, że u mnie w domu było tak, że przychodziła końcówka lata i mama zawsze sprawdzała, co my mamy w szafkach, co jest mocno zużyte i zawsze na początek roku były nowe gaciory, nowe podkoszulki, nowe t-shirty i mi to chyba też weszło w krew, bo my też tak zazwyczaj właśnie pod koniec lata sprawdzamy, co się powycierało, jakieś braki i takie same praktycznie basici też w tym roku kupowałyśmy. Także niewielkie, oczywiście to też nie są obowiązkowe zakupy, to po prostu wynikło z potrzeby. Jeszcze przy okazji Julka była w Polsce i też sobie kupiła jakieś swoje ulubione długopisy, chyba Bika, bo bardzo nimi lubi pisać i co jeszcze sobie kupiłaś, jakiś jeden zeszyt, chyba kalendarz taki mały, organizacyjny, więc to są tylko takie drobiazgi, które też nie są jakieś takie obowiązkowe. I oczywiście o najważniejszym zapomniałam wspomnieć, otóż podręczniki szkolne kupuje szkoła, a w zasadzie ma te same co roku, wypożycza je dzieciom. My musieliśmy tylko zapewnić dziecku okładkę. Julia obłożyła je papierem. Powoli już będziemy kończyć, ale jeszcze wspomnimy o życiu poza szkołą, bo ono też jest ważne, nie? Tak. No, rozwijanie pasji, zainteresowań, ze względu na to, że tutaj nie ma dużo zadanych lekcji chyba. Nie ma jakoś tak wygórowanego oczekiwania od nauczycieli, to możemy sobie pozwolić na wiele aktywitetów pozaszkolnych i Julia w tym roku, no masz sporo na razie. No na razie tak. Na razie tak. Julka miała plan na skończenie z piłką ręczną. No ale wyszło jak wyszło.
drużyna liczy za mało dziewcząt, no i tak naprawdę trochę na prośbę trenera została na razie do grudnia. Mamy taką umowę, że będzie wspierać swój zespół do grudnia, że będzie uczestniczyć w treningach, ale nie we wszystkich, bo jest to męczące. 3 treningi w tygodniu. Ile czasu? Plus mecze. 1,5 godziny trening, każdy trening. Tak. I 3 razy w tygodniu. Plus weekendowo mecz. Czasami w tygodniu. Tak. Więc naprawdę handbal już w tym wieku jest tutaj w Norwegii bardzo wymagający. Nie wiem jak z futbalem, ale handbal na pewno. Bo 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, no to słuchajcie, to nie jest mało. Mamy jeszcze pianino, dalej kontynuuje Julia pianino, jeżeli chodzi tutaj o naszą kulturskulę, czyli jak to się nazywa po polsku? Szkoła muzyczna, to nie jest szkoła muzyczna, kultur, dom kultury, jeżeli chodzi o dom kultury tutaj nasz na wyspie, to jesteśmy przyłączeni do komuny, do gminy w Molde, więc jesteśmy już tak naprawdę w domu kultury w Molde. I od początku pianino tutaj trwało 30 minut. Nie godzinę, oczywiście można dokupić, ale jest to zupełnie bez sensu. Jeżeli chodzi o czas, to w pół godziny dziecko nauczy się więcej niż w całą godzinę. W ciągu godziny będzie zmęczone, będzie chciało się napić, będzie rozdrażnione, a pół godziny to jest taki czas, w którym skupia się i chłonie chyba najwięcej. I chyba wystarczy te pół godziny. Masz takie wrażenie, czy ciągle ci wystarczy, mało? Wystarczy. Jeszcze w tym roku dodatkowo doszło... Ukulele. I ukulele masz razem z koleżanką. Tak. W czasie przerwy, długiej przerwy w szkole. Czyli to już jest takie bardziej grupowe. I ćwiczysz ukulele. I w przyszły wtorek Julia została wpisana na listę oczekujących na kunst. Pójdzie na pierwszą godzinę, na 2 godziny pierwsze, zobaczyć czy się sprawdzi i zacznie praktykę malarską. Co to jest kunst? No, jakby to powiedzieć? Malerii? Sztuka. Sztuka. Tak, czyli mamy kunst, ukulele, pianino. Poza szkołą, buła, jeżeli chodzi o płatności w takim kulturskule, też jest całkiem niezła, bo jest tutaj taki tilbud. Tilbud, czyli taka trochę promocja. Pierwsze zajęcia kosztują normalną cenę, drugi fakultet kosztuje troszkę mniej, tam chyba jest 20 albo 30% taniej. Trzeci już normalnie, a czwarty jest gratis. Tak. Czyli tak naprawdę jak mamy 3 fakultety wybrane w kulturskule, to czwarty mamy za darmo. No i jeżeli ma się rodzeństwo, czy właśnie się, na przykład jak ja kiedyś chodziłam z tobą na pianino, no to jedna z nas miała też właśnie tą 30% zniżkę, więc no tak nawet całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o koszta handbalu, no to też takie ponosimy. Ponosimy koszty użytkowania hali, takiego treningu, ale nie są to duże koszty. Chyba w ostatnim roku było to 500 koron i to są po prostu koszty przejazdów promowych, zużycia benzyny, może jakichś takich, nie wiem, dresów, nie, draktów może. No, możliwe. Czyli stroi. No i oprócz tego musimy zakupować odzież. I licencję. Licencja w tym roku kosztuje dosyć sporo, taka podstawowa. Ostatnio płaciłam ponad 800 koron, w zeszłym roku było to 450 koron. W tym roku już ponad 800, rozszerzona już ponad 1000 i mieści się tam też ubezpieczenie, jeżeli chodzi o szkody. Mamy też koszt bluz, kurtek, takich typowo sportowych. Są one nieco niższe ze względu na to, że wspierają nas sponsorzy. Na przykład bluza kosztuje około 380 koron, spodenki jakieś 250 niebieskie, jakieś skarpetki Umbro są wymagane typowo, jakieś takie firmowe, żeby wszystkie dziewczyny wyglądały jednakowo na zdjęciach czy właśnie podczas meczu. Odzież też jest lekko sponsorowana, dlatego też posiadamy zniżki. No i w tym roku weszedł przepis, że macie mieć każda swoją piłkę. Tak. Do handbalu tak naprawdę nie wiem dlaczego, bo nam rodzicom było powiedziane, że trochę też to jest przez pandemię, panują trochę inne reguły. Piłka kosztowała mnie 300 koron ze zniżką w obecnym tutaj sklepie, kupowana właśnie pod rozmiar. Czyli tych kosztów no troszeczkę się ponosi. Jak wyjeżdżamy na mecze, to... No też, no wiadomo, koszty paliwa,
Ale ogólnie można siedzieć z trenerem, prawda? Bo tak, to tak bardziej obowiązek wyjazdu spoczywa raczej na trenerze. Czasami są jakieś zapytania, jak nie ma ktoś już miejsca, czy jakiś rodzic mógłby jechać, zazwyczaj się ktoś zgłasza. Zresztą rodzice też bardzo często wspierają dzieci i jeżdżą. Chyba że jest gdzieś daleko, bo w tym roku naprawdę będzie sporo tych meczów i daleko. To zależy też, w którym okręgu się jest i z jakimi drużynami się gra, nie? Kochani, my już będziemy kończyć. Tak. Wystarczy. Julka mało się odzywała, matka cały czas gada. Mhm. No nic, stacjonarny filmik dawno nie składałam, także Madyka będzie miała co robić. Tymczasem mamy nadzieję, że choć trochę informacji Wam przekazałyśmy. Tak wygląda szkoła z naszej strony, na Małej Wispie u Amiszów. Także troszeczkę, myślę, że jest duża różnica niż szkoła w Polsce. Chyba większy luz. Co? Tak, większy luz, troszeczkę większy luz do nauczycielów też jest. Też? Tak, tak mi się wydaje. No i mi się wydaje, że nauczyciele z Wami też mają bardziej taką... Kontakt. No, taki serdeczny nauczyciel, a nie wymagający bardziej. Tak. No i szkoła bardziej uczy chyba socjalnych takich spraw niż wtykania niepotrzebnej wiedzy do głowy. To, co mają się nauczyć, to się nauczą. To ten, kto chce, to uczy się więcej, chyba nie? I oceny nie są takie ważne, tylko ile dni w szkole się jest. No właśnie, chodzenie do szkoły jest ważniejsze niż oceny. Także kochani, tak wygląda szkoła w Norwegii. Trochę, tak bym powiedziała, high life do tego, co my mieliśmy w Polsce. Ale ja już się nie będę tutaj więcej rozwodzić. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Wam troszeczkę tutaj naszą sytuację. Tymczasem będziemy się już z Wami żegnać. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Zachęcamy do subskrybowania kanału i lajkowania filmików. Tak. Do zobaczenia. Pa! Kulisy. Najlepszy tu jest kulis. O nie! A matka mówiła, posprzątaj. O, proszę. A to już nowe dzieło Julki, Ania z Zielonego Wzgórza. Jaką to jest farbą malowane? Akrylową normalną. Akrylową normalną. Ania nie ma oczu. Widać też. Jak zwykle. Kąt pokój. Jak zwykle. Kto tam? Chodź, Lucja. Lucia, chodź. Dobra, dzisiaj odcinek bez kota, kot nie będzie w roli głównej. Cześć, witamy na kanale Kaloszki na Twierdzie. Jeszcze raz.